Były senator PiS zatrzymany. Miał uciągnąć psa za autem. Były senator PiS zatrzymany. Zarzut, że znęcałem się nad psem, jest absurdalny. Były senator PiS Waldemar B. miał znęcać się nad psem. Został zatrzymany do postępowania dotyczącego znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcję koty wziąłem, mówi interim.pl Waldemar B., który przekonuje, że zarzut jest absurdalny. Do zdarzenia miało dojść 1 kwietnia po południu na drodze w powiecie kościerskim. Filmik nagrali inni kierowcy, którzy przesłali go policji. Funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy i trwają czynności wyjaśniające. Mogę potwierdzić, że taka osoba została zatrzymana do postępowania dotyczącego znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Komenda policji otrzymała filmik, na którym widać, jak kierowca samochodu przywiązuje psa do haka holowniczego, rusza, pies biegnie za samochodem, po chwili upada i jest ciągnięty za samochodem. Czynności w dniu dzisiejszym realizowane są przez policję, mówi interi.pl prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto zatrzymany to Waldemar B. Były senator Prawa i Sprawiedliwości. Interia.pl skontaktowała się z nim. Zarzut jest absurdalny, tyle mogę powiedzieć, zaczął były senator. Jest to absurd po prostu. Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł za samochodem, red. Absurdy, ludzie piszą, że znęcam się nad psem. Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcję koty wziąłem. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto. Żeby stawiać zarzut znęcania, to jest jakiś absurd, przekonuje B. Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. Żeby doprowadzić go do domu. Pies się przewrócił, to natychmiast się zatrzymałem i go odpiąłem. Tyle mogę powiedzieć, nie mogę rozmawiać, bo jestem na policji na przesłuchaniu, uciął były senator z Pomorza. O sprawie pierwsi informowali dziennikarze Radia Z i kościerski.info. Były senator PiS Waldemar B. zatrzymany za znęcanie się nad psem. Policja zatrzymała byłego senatora 61-letniego Waldemara B., którego podejrzewa się o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera przypadkowego świadka. Rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk potwierdziła, że policja zatrzymała Waldemara B. w związku ze sprawą znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera, a film trafił na policję, dodała Wawryniuk. Na filmie widać, jak mężczyzna przywiązuje sznurkiem psa do samochodu i rusza autem. Zwierzę początkowo biegnie, ale później nie nadąża za jadącym samochodem. Przewraca się i jest wleczony za pojazdem. Film został rejestrowany przez kierowcę, który jechał za autem Waldemara B. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Film został przesłany mailem na policję 30 marca bieżący rok. Funkcjonariusze ustalili, że osobą podejrzewaną o znęcanie się nad zwierzęciem jest 61-letni Waldemar B. W czwartek mężczyzna podejrzewany o znęcanie się nad psem został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Obecnie trwają w tej sprawie czynności, powiedziała P.Ojciec. Oficer prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie Dominika Polak. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Radosław Fogiel, na coś takiego nie ma miejsca, sprawę skomentował na Twitterze Radosław Fogiel. Na coś takiego nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi. Bez znaczenia, senator czy nie, były czy obecny, spis, poczy skądkolwiek. Liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok, napisał wicerzecznik PiS. Kim jest Waldemar B.? Waldemar B. to znany na Kaszubach lokalny polityk. W wyborach parlamentarnych w 2015 uzyskał mandat senatora z ramienia PiS.
W lutym 2018 rok, po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, został zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka PiS i został senatorem niezrzeszonym. W wyborach 2019 rok. Starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.